Państwo, w ten oto sposób dobiegł końca nasz koncert z cyklu letnich koncertów Wińskiej Orkiestry Symfonicznej w Imierze. Drodzy Państwo, pięknie dziękuję muzykom, całej orkiestrze, pod dyrygentowi Grzegorzowi Sutowi. Drodzy Państwo, myślę, że byliście Państwo zadowoleni i ukontentowani, że błysnęła swoim niebywałym głosem pani Bożena Dietwerner. Pierwszy, ale chyba nie ostatni koncert z Wińską Orkiestrą. Jeszcze dzisiaj udajemy się na jeden koncert. Drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. Ja tylko dodam jeszcze woli ścisłości, że przy konsulecie, a więc za realizację światła i dźwięku odpowiedzialny był mój kolega Radosław Tabor, że organizacyjnie wspomagał mnie w organizacji widowni kolega Nużwęta, a miał okazję z Państwem się zabawiać, słuchać i podzielić informacjami, mówiąc te słowa, Andrzej Tokarski. Dziękuję. Nie, ja to nie. Dobra. Dziękuję. Proszę.